Welcome to the Kobe system. Has to put it up with the buzzer. Banks it in! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Dzisiaj przedstawię Wam historię Kobe'ego Bryanta, czyli jednego z najlepszych zawodników w historii koszykówki. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałem Wam jeszcze powiedzieć o serwisie, który niedawno odkryłem. Nazywa się on Letty Shops i dosłownie daje Wam pieniądze za to, że robicie zakupy. Na początku, jak o tym usłyszałem, to pomyślałem, że to jakiś skam, bo jak to, żeby ktoś płacił Wam pieniądze za to, że po prostu zrobicie zakupy? No ale nie. Mianowicie Letty Shops dostaje prowizję od sklepu za przekierowanie Was na stronę tego sklepu i dzieli się z Wami tą prowizją. Więc to nie jest tak, że te pieniądze biorą się znikąd, tylko oni po prostu dostają pieniądze od sklepu i dzielą się z Wami częścią tych pieniędzy w postaci cashbacku. Rejestracja w serwisie jest bardzo prosta, wystarczy kilka kliknięć. Możecie to zrobić przez konto Facebook, Google, bądź tradycyjnie przez maila. Zakupy też robi się bardzo prosto, po prostu wybieracie sklep ze strony Letty Shops, robicie zakupy i część pieniędzy otrzymujecie z powrotem na Wasze konto Letty Shops. Mi udało się uzyskać zwrot z bookingu na 9 zł. Wypłacanie też jest bardzo proste i możecie to zrobić w kilka kliknięć na konto PayPal lub konto bankowe. A jeżeli tak jak ja też często korzystacie z różnych chińskich stron typu AliExpress do robienia zakupów, to polecam Wam wtyczkę Letty Shops, która pokazuje Wam ocenę danego sprzedającego oraz historię cen produktu, który akurat oglądacie, żebyście mogli go kupić w jak najlepszej cenie i u jak najlepszego sprzedawcy. Zanim Kobe Bryant przez swój ślub pokłócił się z rodzicami, zanim został jednym z najlepszych graczy w historii NBA, zanim zginął tragicznie w katastrofie helikoptera, Kobe Bean Bryant urodził się 23 sierpnia 1978 roku w Filadelfii w stanie Pensylwania jako syn Joe i Pameli Bryant. Miał dwie siostry i był najmłodszym z trójki rodzeństwa. Jego imię pochodzi od nazwy japońskiej wołowiny, którą uwielbiał jego ojciec, a drugie imię od ksywki, jaką miał jego ojciec, Jelly Bean. Joe Bryant, ojciec Kobe'ego, był zawodowym koszykarzem i grał nawet w NBA, które opuścił w 1984 roku i wraz z rodziną przeprowadzili się do Włoch, gdzie również był koszykarzem. Kobe zaczynał grać w koszykówkę w wieku 3 lat, a Lakers było jego ulubioną drużyną. Później zaczął również interesować się piłką nożną i kibicował włoskiemu klubowi AC Milan. To właśnie podczas pobytu we Włoszech Bryant zaczął trenować koszykówkę na poważnie. Jego dziadek pomagał mu w tym, wysyłając ze Stanów nagrania meczów NBA, żeby mógł oglądać grę na wysokim poziomie. Po przejściu jego ojca na emeryturę rodzina Bryantów wróciła do Stanów w 1992 roku. Kobe miał już wtedy 13 lat. Po powrocie do Ameryki poszedł do tamtejszego liceum, Lower Merion High School, gdzie zyskał krajowy rozgłos grając dla szkolnej drużyny koszykarskiej, w której osiągał niesamowite wyniki oraz grał na wszystkich możliwych pozycjach. Został nawet uznany za gracza roku stanu Pensylwania, zdobył nagrodę MVP podczas kampu Adidas ABCD oraz został nominowany do Parade All-America Boys Basketball Team, przez co zwrócił na siebie uwagę skautów z różnych koledżów, którzy chcieli go zrekrutować. Swoją szkolną karierę zakończył jako lider wszechczasów pod względem zdobytych punktów w południowo-wschodniej Pensylwanii. Kobe nie zdecydował się na kontynuację nauki na uniwersytecie i postanowił wziąć udział w drafcie do NBA. W 1996 roku został wybrany z numerem 13 przez Charlotte Hornets. Ówczesny menadżer Bryanta powiedział jednak, że jego gra w tym klubie nie jest możliwa i jeszcze w tym samym roku Kobe został wymieniony do los angeleskiego klubu Lakers w zamian za innego zawodnika. Pierwszy kontrakt Bryanta musiał być podpisany przez jego rodziców, ponieważ w trakcie zawierania go miał on tylko 17 lat. Podczas swojego pierwszego sezonu w Lakersach był po prostu zamiennikiem podstawowych obrońców tej drużyny oraz został najmłodszym zawodnikiem, który zagrał w NBA. Na początku był wpuszczany tylko na kilka minut, jednak trener zobaczył jego potencjał i z meczu na mecz był na boisku coraz dłużej. W kolejnym sezonie Bryanta na boisku można było zobaczyć coraz więcej, przez co jego wyniki punktowe powiększyły się aż dwukrotnie, a po zakończeniu sezonu zdobył drugie miejsce w głosowaniu na najlepszego rezerwowego ligi. Został też wybrany do pierwszej piątki konferencji zachodniej na mecz gwiazd NBA i jednocześnie stał się najmłodszym zawodnikiem, któremu się to udało. Kobe zakończył ten mecz zdobywając 18 punktów, co było drugim najlepszym wynikiem po Michaelu Jordanie, który zdobył tytuł MVP meczu gwiazd. Swój drugi sezon w Lakersach Bryant zakończył ze średnią punktową najwyższą spośród wszystkich rezerwowych ligi. Kobe przedłużył swój kontrakt warty 70 milionów dolarów na kolejne 6 lat, a przez dziennikarzy zaczął być porównywany do Michaela Jordana i Magica Johnsona. W listopadzie 1999 roku w wieku 21 lat poznał swoją przyszłą żonę, 17-letnią Vanessa Lane. Para zaręczyła się 6 miesięcy później.
Vanessa wciąż uczęszczała wtedy jeszcze do szkoły średniej, więc żeby uniknąć rozgłosu i krytyki ze strony mediów, postanowiła skończyć naukę przez nauczanie indywidualne. Przed kolejnym sezonem nabawił się kontuzji ręki, przez które ominęło go pierwsze 6 tygodni rozgrywek. Po powrocie do zespołu zaczynał mecze w podstawowym składzie i poprawił swoje wszystkie wyniki statystyczne. Bryant i jego kolega z drużyny, O'Neal, osiągali niesamowite wyniki i poprowadzili zespół do 67 wygranych w sezonie, co stanowiło piąty najlepszy wynik w historii NBA. Jednak to O'Neal został wybrany MVP rozgrywek, a Bryant dostał się do drugiej piątki ligi oraz pierwszej piątki najlepiej broniących, zostając tym samym najmłodszym zawodnikiem, który zdobył to wyróżnienie. Przez kolejne sezony jego umiejętności rosły, zdobywał liczne tytuły, grał w meczach gwiazd, gdzie udało mu się zdobyć tytuł najlepszego zawodnika i w końcu został wybrany do pierwszej piątki NBA w 2002 roku, a w wieku 23 lat został najmłodszym zdobywcą 3 tytułów mistrzowskich. W międzyczasie wziął również ślub z Vanessą w 2001 roku. Jego rodzice byli przeciwni temu małżeństwu, ponieważ twierdzili, że Kobe jest na to za młody i przeszkadzało im to, że jego wybranka nie jest czarnoskóra. Ani oni, ani dwie siostry Bryanta nie pojawili się na jego ślubie, a ich stosunki uległy pogorszeniu na kolejne 2 lata. W kolejnym sezonie zdobywał średnio 30 punktów na mecz i ustanowił rekord punktowy celnych rzutów za 3 punkty w meczu przeciwko Seattle Supersonics. W 2002 roku Bryant kupił dom za $4 miliony w Newport Coast, a rok później na świat przyszło jego pierwsze dziecko, córka Natalia. Jej narodziny sprawiły, że udało mu się pogodzić z rodzicami. Przed początkiem sezonu 2003-2004 Kobe został aresztowany pod zarzutem napaści seksualnej i był przez to zmuszony opuścić kilkanaście meczów, aby pojawić się w sądzie na rozprawach. O gwałt w pokoju hotelowym oskarżyła go 19-letnia pracownica tego hotelu, w którym przebywał w oczekiwaniu na operację kontuzjowanego kolana. Bryant twierdzi, że do stosunku doszło, ale że nie był to gwałt. Jego reputacja bardzo przez to ucierpiała i jego kontrakty reklamowe z McDonald'em i Nutellą zostały rozwiązane, a sprzedaż jego koszulek znacznie spadła. Ostatecznie sprawa została umorzona w 2004 roku. Cała sprawa nie miała wpływu na poziom gry Kobe'ego, który jak zwykle osiągał niesamowite wyniki i podpisał 7-letni kontrakt z Lakers, odrzucając przy tym ofertę Los Angeles Clippers. W 2005 roku jego żona poroniła z powodu ciąży pozamacicznej, a rok później urodziła im się druga córka. W kolejnych sezonach Lakersi nie osiągali jakichś wielkich sukcesów, a Kobe w 2006 roku ustanowił swój rekord punktów, zdobywając ich aż 81 w jednym meczu. Rekord ten był też drugim najlepszym wynikiem w historii NBA. Kobe zmienił swój numer na koszulce z 8-24, który był jego pierwszym numerem w szkole średniej. W 2006 roku przeszedł też operację kolana, co uniemożliwiło mu wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata. W 2007 roku znów został wybrany do występu w meczu gwiazd oraz zdobył drugą w karierze nagrodę dla najlepszego gracza All-Star Game. Stał się też drugim zawodnikiem w historii NBA, który zdobył co najmniej 50 punktów w 4 meczach z rzędu. Jego koszulka była najlepiej sprzedającą się koszulką w Stanach i Chinach, a on został najmłodszym zawodnikiem w historii, który zdobył 20 tysięcy punktów w swojej karierze. W sezonie 2007-2008 po raz pierwszy w karierze został najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu. W kolejnym sezonie Bryant poprowadził Lakersów do wygrania pierwszych 7 meczy, dzięki czemu wyrównali wynik najlepszego startu sezonu w historii NBA. Kobe po raz pierwszy w karierze zdobył też tytuł najbardziej wartościowego gracza finałów. W sezonie 2009-2010 nabawił się kontuzji palca rzucającej ręki, jednak mimo to postanowił grać dalej, bo wolał to niż opuścić kilka meczy. W tym samym sezonie został najmłodszym graczem, który zdobył 25 tysięcy punktów oraz został najlepszym strzelcem w historii Lakers. W 2010 roku podpisał przedłużenie kontraktu o 3 lata warte $87 milionów. W 2011 roku został ukarany grzywną w wysokości $100 tysięcy przez NBA za obrażenie sędziego, kiedy ten podyktował faul techniczny. W przerwie międzysezonowej przeszedł w Niemczech zabiegi na kostkę i kolano, które miały mu pomóc odzyskać pełną sprawność. Vanessa Bryant złożyła też pozew o rozwód z powodu, jak to ujęła, różnic nie do pogodzenia, jednak 2 lata później para poinformowała, że odwołali rozwód i zostają razem. W 2012 roku złamał nos po faulu zawodnika z drużyny przeciwnej, przez co kilka kolejnych meczów musiał grać ze specjalną maską. W kolejnych latach Bryant został najmłodszym zawodnikiem, który zdobył 30 tysięcy punktów w swojej karierze, został przeniesiony na pozycję rozgrywającego, a później niskiego skrzydłowego, zerwał ścięgno Achillesa, co wykluczyło go z gry na kilka miesięcy, został pierwszym zawodnikiem NBA, który spędził 20 lat z jedną drużyną oraz przeganiając Michaela Jordana został 3. najlepszym strzelcem w historii NBA. W 2016 roku na świat przyszła jego 3. córka, a Bryant zakończył swoją karierę sportową. Rok później numery, z którymi grał, 8 i 24, zostały zastrzeżone przez Lakersów.
26 stycznia 2020 roku Bryant wraz z 8 innymi osobami, w tym córką Gianną, znajdował się na pokładzie helikoptera, który niecałe 40 minut po starcie z lotniska rozbił się na wzgórzach w Calabasas. Niestety nikt nie przeżył katastrofy. W tym odcinku to już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba i wciśnijcie dzwoneczek. No i nie zapomnijcie spróbować Letyshops, bo nic Was to nie kosztuje, a możecie zaoszczędzić trochę pieniędzy.